Słuchajcie, moi drodzy, jestem w Medyce. Chciałem wam pokazać to miasteczko, które tutaj przy granicy jest. Są ludzie z całego świata, pomagają Ukrainkom i Ukraińcom. Chciałem wam to dokładnie pokazać. Zapraszam was na taki mały tour. Tutaj po prawej stronie mamy akurat pomoc z chyba z Chin, tak? Tak. To jest chiński namiot. Nie są tutaj ludzie pomoc z całego świata. Pomoc jest z jednej strony zorganizowana, a z drugiej strony spontaniczna. Mamy organizację. No właśnie. Akurat z Chin. Ale zwróćcie uwagę na napis. Myślę, że starsi wiekiem wiedzą, co oznaczał skrót SSSR czy CCCP. To był skrót oznaczający Związek Radziecki, a tu człowiek się wyłamuje z reżimu chińskiego i jest tutaj z nami. Jest tutaj z nami człowiek z Kolumbii, który przyjechał tu na własną rękę, przyjechał w nieznanym, przyjechał w ciemno, kupił sam jakąś butlę, jakiś garnek, kupił produkty żywnościowe. Nie wiedział, gdzie trafi, jak trafi. Czuł potrzebę pomocy, bycia tutaj i przyjechał. Myśmy go przygarnęli jako Fundacja Wolne Miejsce, żeby działał z nami wspólnie. Ale są też fundacje czy organizacje pomocowe, charytatywne z całego świata. Tu na przykład takiego stanowiska, gdzie indywidualni ludzie pozostawiają rzeczy dla potrzebujących. Widzimy jakieś buty, widzimy jakieś ubrania dla dorosłych, dla dzieci. Ktokolwiek, cokolwiek ma jakąś potrzebę, może tutaj przynieść, zostawić. Są ludzie w potrzebie, uchodźcy, którzy to biorą, korzystają z tego. I dochodzimy do punktu, który jest punktem, gdzie zaczyna się transport ludzi do centrum Przemyśla. Komunikacja jest darmowa. Tutaj stoją autobusy po lewej stronie. Tak, dokładnie. To są autobusy, a tutaj z kolei przechodzą ludzie pieszo. Tak, to jest miejsce, za jakiś czas dotrzemy do miejsca, gdzie ludzie przechodzą granicę pieszo, granicę dociera. Oni tutaj są załadowani. Zwróćcie też proszę uwagę. Służby wojskowe, policyjne pomagają, biorą te wielkie walizy. Wnosząc, pomagając. Zobaczmy tutaj, jak wyglądają ci Ukraińcy. To jest kolejka dla nich. Dzisiaj jest mniejsza, ale bywa, że jest tu kilkaset osób naraz. My jesteśmy tutaj z Fundacją Wolne Miejsce z Katowic, która wspólnie z World Central Kitchen przygotowuje posiłki. Od samego początku wojny. Dokładnie tak, byliśmy pierwszą organizacją formalną, która zareagowała. My jesteśmy znani z organizowania Wigilii dla Samotnych. My również odpowiedzieliśmy na Majdan, który był w Kijowie wiele lat temu. Więc kiedy wybuchła wojna tutaj na Ukrainie, od razu była decyzja, jedziemy i jesteśmy. Ustawiliśmy nas słynny garść z zupą. Teraz właśnie dzięki tej organizacji World Central Kitchen. Tak. To są właśnie tutaj nasi przyjaciele. Pozdrawiamy. Siema. Hi. Możemy tym ludziom dać więcej, dużo więcej, ale dajemy im przede wszystkim namiastkę domu. Ja dzisiaj rozmawiałem z funkcjonariuszami, którzy mieli okazję być po ukraińskiej stronie szlabanu. Oni mówią, że jest olbrzymia metamorfoza na twarzy tych ludzi. Kiedy jeszcze są na ukraińskiej ziemi, są bardzo zdenerwowani, są niepewni swojej przyszłości. I autentycznie ten pierwszy krok tutaj daje im poczucie jakiegoś bezpieczeństwa. My ich żywimy w podstawowy sposób, dajemy im ciepłą strawę,
ale przede wszystkim dajemy też im informacje, gdzie mogą utrzymać pomoc, gdzie mogą jechać dalej, tak. Gdzie mogą jechać, skąd mogą odjechać. Tutaj akurat chyba z Francji, tak? I tak, Narody Zjednoczone. Wymagającą. Bonjour! Bonjour, ça va? Oui, et vous? Moi aussi, très bien. Ouais, vous parlez bien, vous êtes très bien. Zwróćcie uwagę też proszę na te namioty. To są namioty i ukraińskie, i namioty wolontariuszy. Po lewej zobaczcie, rejestracje z Francji, tam dalej mamy z innych krajów europejskich, w głębi z Niemiec. Ludzie przyjeżdżają, żeby nieść pomoc. I żeby nieść pomoc, ale żeby nieść też informacje. Wiele telewizji, wiele reporterów z całego świata, nawet tak dla nas egzotycznych miejsc, jak na przykład Kurdystan. Po lewej stronie mamy stanowisko, gdzie Ukraińcy mogą otrzymać kartę SIM od razu, tak? SIM, tak, żeby móc porozumiewać się ze swoimi bliskimi. Tu sporo tych ludzi przyjeżdża, mając jakiś... Okej. Przejeżdża samochód. Musimy się przesunąć. Myśmy zresztą po drodze tutaj do Medyki mijali naprawdę praktycznie całą Europę. Samochody na rejestracjach hiszpańskich, portugalskich, austriackich, niemieckich, czeskich. Zwróćmy też uwagę, tu człowiek coś montuje, tu codziennie ta wioska rośnie, ta infrastruktura się tutaj wzrasta, żeby jak najlepiej nieść tę pomoc. Powstają nie tylko stanowiska, ale one są uzbrajane w grzejniki. Tutaj w nocy jest bardzo zimno. Temperatura spada poniżej zera, a ponieważ jest to klimat kontynentalny, więc odczuwa się to jeszcze zimniej. Tutaj akurat egipski czerwony półksiężyc, tak. No, półksiężyc. Półksiężyc akurat, tak. Tak. Oczywiście, jeżeli chcielibyście pomóc jako wolontariusze, to zapraszam na fanpage Fundacji Wolne Miejsce. Tam Mikołaj na pewno każdego zagospodaruje. Żydowska pomoc. Tak, z Izraela, prosto z Izraela. Koce, ciepłe koce. Tutaj kolejne stanowisko, gdzie mogą mieć kartę SIM. To jest ważne, ponieważ te karty SIM ukraińskie przestają działać tutaj. Oni bardzo są w potrzebie kontaktu, że to jest olbrzymia pomoc. Taka drobna karta SIM stanowi olbrzymią pomoc dla tych ludzi. A to są kontakt. Polscy operatorzy wprowadzili darmowe telefony na Ukrainę, więc to jest bardzo fajne. To, co tu robimy, ta fama dociera na Ukrainę, bo jak zwykle na wojnie pojawiają się też ludzie nieuczciwi po obu stronach granicy, ale fama, którą robimy przez też takie live'y jak ten, powoduje, że ci ludzie wiedzą, że mogą tu przyjść i dostać pomoc, tę podstawową, za darmo. Tak jak tu widzimy, to są soki, to są owoce dla dzieci, jakieś zabawki, coś słodkiego, coś ciepłego. To jest wszystko bezkosztowo. Oczywiście dziękujemy fundatorom, dziękujemy fundacjom, dziękujemy organizacjom, którzy te pieniądze mają i przeznaczają, ale pieniądze, ale też i środki. Akurat fundacja chyba z Wielkiej Brytanii, z tego co widzę. Na Szkocji. Na Szkocji, tak? Dziękujemy. Dostajemy pomoc materialną w postaci albo partii jedzenia, dostajemy pomoc materialną w postaci krzeseł. A tu
mamy Sikowie. Tak, Sikowie. Prawdziwi Sikowie. Tylko jakoś się nam schowali. O, jest tam. Łukasz. Tutaj możemy pokazać prawdziwego Sika. Pracowry. Hi. Tutaj mamy właśnie kolejnego przedstawiciela. Kto tam panią mówił? Hi, how are you? Great job. Thank you very much. Thank you for your support. Happy Sikkim. Sikkim to jest takie księstwo na granicy indyjsko-chińskiej. Tak, bardzo specyficzni ludzie, którzy mają swój dodatkowy własny kodeks, nie tyle religijny, ale kodeks postępowania. Tak, tutaj akurat jest ekipa. Tak to wygląda. Chciałbym zwrócić uwagę na taki drobny szczegół, który różnicuje Ukraińców od Rosjan. Każdy z Ukraińców, którzy do nas podchodzą, pytają, czy mogą wziąć. Myśmy nawet zrobili napis, że to jest bezpłatne, ale oni tak pytają, czy mogą to wziąć, czy mogą to dostać. Biorą tylko tyle, ile im potrzeba. Czasem im dajemy dwa, a oni mówią dziękuję, bo ja jestem jeden. Niesamowite to jest, że nie są pazerni, nie są chciwi, nie żądają terytoriów, które im się nie należą. Tak. Nie oczekują pomocy nadmiernej, chociaż tracą ojczyznę. Nie wiemy na jak długo. No ale taka skromność jest uderzająca i rzeczywiście widać tutaj po paru dniach pobytu, czym różnią się. Rzeczywiście jest to nacja, rzeczywiście jest to kraj, nie tylko zróżnicowany językowo, ale kulturowo. A ta kultura różnicująca poszczególne nacje jest niezwykle istotna. Dzień dobry. Dochodzimy już do samego przejścia granicznego. Po lewej. Mikołaja pokażmy. Mikołaja. Mikołaj, święty Mikołaj. Mamy też Mikołaja. Mikołaj tutaj. Wita dzieci. Załóżmy. Mikołaj wita dzieci tutaj. Mikołaj po prostu daje radość i to jest najważniejsze. Oczywiście. Żeby przez jakąś chwilę dzieci myślały po prostu o tym, co się tutaj dzieje fajnego, a nie o tym, co było tam niefajne. Super. Dzięki za twoją robotę. Super robota. Dzięki. Mikołaj pojawił się wczoraj i ja myślę, że historia Mikołaja jest wyjątkowa, ponieważ tę akcję zainicjowała córka świętego Mikołaja. Zdradzamy tak, Mikołaj ma córkę. Mhm. I córka przyszła powiedzieć, tato, ja mam 3 zabawki i one są ukochane i te nie, ale zobacz, mam zabawki, które chętnie dam dla tych dzieci, które zostały pozbawione domu, nie mają zabawek. I tata Mikołaj, który jest aktywistą, zorganizował zbiórkę w miejscu, w którym żyje. Powiedz tam trochę o tym. Tak, to był jeden telefon do znajomych przyjaciół lokalnego radia i w ciągu 4 dni był pełny samochód maskotek. I teraz jest kilkaset uśmiechów dzieci. Super. To jest najważniejsze. Świetnie. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki. Hej. Miłego dnia. Dochodzimy właśnie do przejścia. To już jest strefa zamknięta, tak, strefa tak, restrykcyjna. Dzień dobry. Tylko, tak, prosimy nie filmować żołnierzy i nie dzięki, prosimy dzięki. Nie filmować. Jasne. Dochodzimy już do miejsca, gdzie...